Witam serdecznie w Poli Dnia, czyli suplemencie magazynu audiowizualnego Polaraxa. Z przyczyn kondycyjnych nagranie dłuższego programu przekracza na razie moje możliwości, ale się nie poddaję. Dziękuję Państwu za wszystkie życzenia i rady, jak pozbyć się bólu w kręgosłupie. Tych rad jest tak wiele, że można śmiało stworzyć z tego całą encyklopedię pod jakimś gustownym tytułem, jak na przykład Księga Krzyżowców albo Coś mnie łupie w kręgosłupie. Nie miałem bladego, żeby nie powiedzieć zielonego pojęcia o istnieniu tylu sposobów. Niektóre dosyć dramatyczne i egzotyczne, ale interesujące. Niektóre nawet dają mocno po deklu, że wierszyki same się piszą, takie jak na przykład ten, i pozwolę sobie zarecytować. Nie jest mi jak w niebie, kiedy w krzyżu boli, trzeba dbać o siebie, gdy się krzyż zepsuje, a kto nie współczuje, ten jest zwykłym, człowiekiem bez serca oczywiście. Ale może dosyć tej poezji z krzyża zdjętej. Jest to poezja bolesna i purystów językowych proszę o wybaczenie. Tymczasem na świecie codziennie dochodzi do różnych, niezwykłych historii. W meksykańskim regionie San Luis Potosí Huasteca żyje lud Tenek, który jest w prostej linii potomkami Azteków. Jest to przepiękne, malownicze miejsce, w którym rzeka Potosí tworzy wodospad z błękitnym jeziorem u swojego podnóża. To właśnie tam zauważono dziwną postać. Było to coś o ogromnym wzroście i pani Antonia, świadek tego wydarzenia, zdołała nawet sfotografować istotę swoim telefonem komórkowym. Byłam właśnie z moim mężem, opowiadała pani Antonia, i bawiliśmy się razem z dziećmi, kiedy usłyszeliśmy straszliwy huk, który przypominał eksplozję. Patrzyliśmy w stronę gór, bo właśnie stamtąd pochodził ten dźwięk. Myśleliśmy, że jest to obsunięcie ziemi. Nagle przed naszymi oczami pojawił się wysoki, bardzo szczupły człowiek. Wyglądał jak gigant. Z trwogą w głosie powiedziała pani Antonia. Była mniej więcej 5:30 po południu. Byłam bardzo przestraszona i mój mąż patrzył na mnie z politowaniem i mnie przedrzeźniał. Ale wtedy nagle zobaczyliśmy to coś. Mój mąż przestraszył się i powiedział, że powinniśmy schować się w domu, mimo że do domu mieliśmy bardzo daleko. Tak więc dwójka świadków, młode meksykańskie małżeństwo, uważa, że zobaczyło coś dziwnego i niecodziennego. To coś było wielkie, wyglądało groźnie i przypominało giganta. Miejscowi mieszkańcy nazywają to miejsce Ojo de Agua i pani Antonia i jej mąż nie byli jedyni, którzy widzieli to stworzenie. Pojawienie się tej istoty wzbudziło strach wśród ludzi zamieszkujących tę okolicę. Plotka rozeszła się błyskawicznie razem z niezbyt wyraźnym zdjęciem pani Antoni. Zmusiło to lokalne władze do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Zebrała się też starszyzna plemienna, która musiała uznać, że mimo wcześniejszych przypadków pojawiania się UFO w dolinie Ojo de Agua, to nie było tu nigdy śladów po gigantach. Aż do teraz. Starszyzna zaleciła swoim współplemieńcom zachować spokój i nie opowiadać obcym o tym wydarzeniu. Na niewiele to się zdaje, bo ludzie z plemienia Tenek z trwogą zerkają w stronę gór, szukając cienia olbrzyma, który nawiedził ich strony. Zupełnie inne przygody przechodzi boliwijska orkiestra grająca na instrumentach ludowych. 20-osobowy zespół zwany Orchestra Experimental de Instrumentos Nativos przyleciała 10 marca na festiwal muzyczny do Niemiec. Oczywiście nie trudno się domyślić, co się stało. Orkiestra utknęła na dobre w kwarantannie, nie mogąc nawet wrócić do kraju, bo Boliwia w tym czasie zamknęła swoje granice. Orkiestrę umieszczono w zamku Fryderyka Wielkiego Rheinsberg, a zamek jest otoczony lasem o wielkości 300 hektarów, gdzie żyje na wolności 23 watahy wilków. Można się jedynie domyślać, że w takich warunkach kwarantanna jest przez boliwijskich muzyków sumiennie przestrzegana. Jeden z muzyków został nawet otoczony przez wilki,
ale zwierzęta były raczej ciekawe przybysza i nie zaatakowały. Lokalni mieszkańcy przynoszą boliwijskim muzykom jedzenie, ale za pobyt w zamku nadal trzeba będzie zapłacić słony rachunek, który wynosi 35 tysięcy dolarów na miesiąc. Ambasada boliwijska usiłuje zorganizować muzykom transport do Madrytu, skąd mogliby wrócić do domu. Póki jednak co, spotykają się na próbach w sali balowej zamku Rheinsberg, ćwicząc codziennie po 6 godzin, gdzie jedyną publicznością są wyjące za murami wilki, a wewnątrz pałacu niezbyt sympatyczne demony z czasów pruskich Fryderyków. Nagrywając ten program, zerkam nieustannie na monitor w oczekiwaniu na start kapsuły pasażerskiej Dragon, która wraz z dwuosobową załogą ma polecieć na stację kosmiczną, przywitać się z jej ekipą i powrócić na Ziemię wraz z flagą pozostawioną tam przez wahadłowiec Atlantis, która czeka 9 lat na amerykański załogowy pojazd kosmiczny, aby polecieć do domu. Flaga ta była na pokładzie pierwszego amerykańskiego wahadłowca Columbia i ostatni lot innego wahadłowca Atlantis zamykał tę kosmiczną epokę. Szczęśliwy lot załogowego smoka, zabierając flagę z powrotem na Ziemię, otworzy tym samym nowy rozdział. Do usłyszenia. W Poli dnia mówił Chris McKinna.